Jak to się stało, że przyjechał pan tutaj autostopem? To przez to, że po drodze ja wyruszyłem w ogóle z Polic, bo mieszkam w Policach, stąd to za Szczecinem. Ale pociągiem jechałem z Szczecin Lubliniec, miałem przesiadkę na inny pociąg, do Tarnowskiego. Miałem pół godziny na przesiadkę. Ale że po trasie miał pociąg spóźniony, ja zgłosiłem do drużyny konduktorskiej, że mam ważne spotkanie i przesiadkę do Tarnowskiego. Tak, tak, dobrze, zdąży pan, tylko 20 minut spóźnienia, nie? Że nadrobimy. Nadrobili w ten sposób, że jeszcze miał większe opóźnienia. Nie? I jak po przyjeździe do Lublińca, niestety się dowiedziałem, że a patrzę, perony puste, gdzie ma być ten pociąg? Pytam się, no to 4 minuty temu odjechał. No i niestety, ale dzięki temu, że wyglądam tak jakoś no, nietypowo, to wagony, gdzie jechałem, też mnie ludzie rozpoznali i zaczęli sobie zdjęcia robić. I jeden pan, właśnie z tym, co zdjęcie z nim zrobiłem, potem mnie zaproponował, że mnie podwiezie do Tarnowskich Gór, bo jego żona miała przyjechać i go przewieźć. Nie? No i takim sposobem pojechałem tutaj, przyjechałem autostopem. Ale pan lubi takie niekonwencjonalne. Ta niespodzianka była faktycznie koniec dobry, bo się dowiedziałem, że następny pociąg byłby o 18, po 18, nie? A o 18 być tu spotkanie. To by było no, trochę no, kiepskie. Na szczęście znaleźli się sympatyczni ludzie. A kilka dni temu miałem przejazd ze Szczecina do Warszawy z przesiadką w Poznaniu. W jedną i w drugą stronę. Miałem 5 minut na przesiadkę i zdążyłem. Z powrotem 9 minut na przesiadkę i zdążyłem. A tu pół godziny nie zdążyłem. No, to dziwne. Tu się czas skrócił, tu się wydłużył. Może zadajmy teraz pytania dotyczące kluczowej sprawy pana podróży. Klucza nie ma. Pana przygody na Atlantyku. Mnie ciekawi osobiście, jak to się, skąd wziął się ten pomysł właśnie na to, żeby przebyć się kajakiem Atlantyk. No, w kajaku pan, że tak powiem, siedzi od chyba około 40 lat, jeżeli dobrze wyczytałam. No i kiedy ten pomysł zasitał? To przyznam się, że z ręką na sercu, że to nie mój pomysł. Mhm. I to kiedyś się tak do mnie zwrócił nieznany mi człowiek z uniwersytetu, wziął najgórze z katedry filozofii. Mm-hmm. No i tak mi zawrócił w głowie, że, próbowaliśmy na oceanie być razem z nim, ale to nie wyszło, bo to był jego pomysł i nie byliśmy dobrze przygotowani. Mm-hmm. No bo ja inżynier mechanik jestem, a on magister filozofii. Jednak to argumenty filozofa, takie bajanie w obłokach i przekonywanie mnie, to niesamowity człowiek i mnie przekonał, nie, nas przekonał. Takie bajki mi wstawiał, że ja myślałem, że to prawda. No. Ale dzięki temu ta idea przepłynięcia oceanu kajakiem została mi zaszczepiona. Mhm. I co, z nim mi nie wyszło i on próbował, że nie, no co, nie da radę, da radę. Mhm. I sam się wziąłem za to, mhm. że jestem inżynierem mechanikiem, też projektantem. No to naszkicowałem sobie na takie małe kartce formatu A4, jak ja sobie wyobrażam, specjalnie dla mnie zbudowany kajak. Mm-hmm. I szukałem, kto mi taki kajak zrobił, mm-hmm. bo musiał być specjalnie zbudowany. No i w końcu trafiłem do stoczni Andrzeja Nowomiejskiego w Szczecinie, gdzie jachty się buduje. Wykorzystałem mój dar przekonywania, to nie było łatwo przekonać kogoś, żeby zbudować kajak no, do przepłynięcia oceanu. Dlaczego? Ale kajak, no bo, a proszę sobie wyobrazić tak. Że jest pani bogata, ma pani, jest pani właścicielką tej stoczni, a przychodzi ktoś nieznany z ulicy i mówi: proszę pani, niechby pani zbuduje kajak, bo ja chcę przepłynąć kajakiem ocean. To szurnięty jakiś, nie trzeba go pogonić. Tak normalnie by ludzie. No i tak, a ze mną nie było tak łatwo. I po serii długich rozmów podjęliśmy wspólne zadanie. Zaprojektujemy i zbudujemy kajak w celu bezpiecznego przepłynięcia oceanu. Mm-hmm. No i to było nasze główne zadanie. Mm-hmm. I cały proces projektowania, przygotowania i budowy, to tylko dwie osoby były za tym, żeby do tej wyprawy i to wszystko doszło. Znaczy ja i Andrzej Armiński w tej stopni, a wszyscy byli przeciwni. Na czele tej takiej ogromnej rzeszy przeciwnych stała moja żona. No i to było bardzo ciężkie. No. Ale cóż, bo to nie do pogodzenia jest
być gdzieś na wyprawie, czy tam daleko, czy wysoko i w domu. Jednocześnie niemożliwe. Mm. Jak pan przekonał żonę? Nie przekonałem jej w ogóle. Jak już wyruszyłem z Polic do Berlina, stamtąd na samolot do Afryki, no to potem... O moich wyprawach się 4 książki ukazały. Pierwsze książki ja napisałem i tam opisuję ten moment, że żona tak jakby z jednej strony barykady, że tutaj mi, żeby mi starpedować całą wyprawę, przeniosła się na drugą i zaczęła mnie bardzo popierać. Ale jak już byłem w drodze, no, tak wcześniej to nie. No i tak, a że żonie obiecałem, że wrócę, no to tak jakoś to wszystko było. Potem jedna wyprawa udana, następna. Tutaj mam ściągę z tych wypraw. No. Pierwsza to najłatwiejsza. Z Afryki do Ameryki Południowej, 99 dób tylko. Najwęższe miejsce Atlantyku, później podniosłem sobie poprzeczkę wyżej, najszersze miejsce oceanu z Afryki, a nie tym razem już z Europy do Ameryki Północnej, 167 dób. A trzecia, najtrudniejsza, do której się przygotowywałem cały czas, to zrealizowałem ją w zeszłym roku z Ameryki Północnej do Europy, to czerwona, najtrudniejsza. A dlaczego najtrudniejsza? Bo ona miała być po północnej trasie, gdzie zimniejsze wody, większa możliwość wystąpienia trzęsów i silniejszych sztormów. No i tak było. Każda była coraz trudniejsza. No. Zrobiłem wszystko, przeżyłem. Kajak był dzielny, świetny, najlepszy kajak, no, można powiedzieć, największy, najdroższy, bo to już mój, musiałem go kupić potem. I najfajniejszy kajak świata jest mój, teraz chcę go sprzedać, no, żeby mnie nie kusiło na następną wyprawę. Czyli co, już koniec, już Atlantyk zaliczony, koniec. Po ostatniej wyprawie, ja tak udzieliłem wywiadu, takie pytanie, ale żona jeszcze to słyszała, że ja więcej wypraw oceanicznych kajakiem nie planuję. I to jest aktualna wypowiedź. A jakie plany w takim razie? Pana sportowego. Ja zaakcentowałem jedno słowo w tej wypowiedzi. No, powiem. Kajakiem. Że kajakiem więcej nie planuję. No, ale no, można czym innym. Ja jestem też żeglarzem. No. I to także... A ja jako młody człowiek, mnie pytają, w Ameryce to jest takie pytanie, how old are you? Znaczy, jaki stary jesteś? A ja odpowiadałem, to było powiedzmy 2 lata temu, I am 70 years young. A teraz jak mnie w Polsce pytają, ja mówię, ja mam niecałe 29 lat. Oczywiście. Do 100. I wszystko się zgadza. Proszę powiedzieć o jakichś takich najbardziej niebezpiecznych chwilach, które pan w kajaku przeżył. No, ja jak interesowałam się tymi pana wyprawami teraz ostatnio trochę, przygotowując się tutaj do tej rozmowy, to tak sobie pomyślałam, że pan jest trochę tak jak ci himalaiści teraz, tylko pan dokonał podobnej rzeczy na oceanie. I zastanawiam się, jakie tam sytuacje groźne mogą spotkać sportowca. Więc ja tak w ogóle przed tymi wyprawami mówiłem, że najbardziej obawiam się spotkań z ludźmi. I to się sprawdziło nie na oceanie, ale jak po pierwszej wyprawie byłem na Amazonce, byłem napadnięty przez bandytów z bronią palną i sieczną. Ja się cieszę, że wyszedłem z życia. Prawo bandytów jest, że biorą, rabują wszystko, co im się podoba, a ja im na wszystko pozwalałem. To i co? A na oceanie to obiektywne były. I ja się spodziewałem, i były sztormy. Ja w sumie przeżyłem kilkanaście sztormów. Najtrudniejszy był na tej najtrudniejszej trasie. Ja wtedy zbliżyłem się do granicy moich, a nawet ludzkich możliwości. Bo powiem tak prosto z mostu. Pobiłem rekord świata, jeden z licznych, których pobiłem. No, nie wiem, czy one zasłyszyły na bicie, czy nie, ale pobiłem. No. Więc takiego sztormu, o takiej sile, do 10 stopni w skali Beauforta, fale były do 10 metrów, jeszcze w tak małej jednostce nikt nie przetrwał. A Polak potrafił. Także to tak obiektywnie mierzalne, nie, że ile tego, nie, coś, no i... No to jest jednak wielka frajda, jak się coś zrobi, przeżyje, chociaż gdybym miał do wyboru, że jeszcze spróbuj, to nie, dziękuję, nie chcę, bo to jednak wielkie emocje i ryzyko i zagrożenie życia duże. Tak jest. Jak to jest, kiedy się zdany tylko na samego siebie? Nie ma mowy o tym, żeby się poddać.
Tak, ale jest tak. Jak zrobimy coś dużego, ambitnego i takiego, że było trudno, to potem się to milej wspomina. Nie? Tylko nikomu nie życzę takich sytuacji. Nie? Wystarczy, że jeden zrobił i to tak. Także no, mogę powiedzieć, że trochę spoczywam na laurach i jest. I jestem, a ja bym powiedział tak, a może ja zacytuję, żebym tak się sam nie wymądrzał, słowa sir Ernesta Shackletona. To był irlandzki badacz rejonów polarnych na początku XX wieku, powiedzmy. I ja dwa zdania wypowiem, więc jego zacytuję, ale jedno słowo zmienię. Pierwsza. On mówił, może ja powiem woda, wtedy jest bardziej uniwersalny. Mhm. To proszę to zrozumieć, zapamiętać i stosować. I cytuję sobie Ernesta Shackletona. Woda to jest żywioł, którego nie zwycięży się nigdy. Można być jedynie niepokonanym. I to koniec cytatu Ernesta Shackletona. Ja wszystkim radzę mieć frajdę z korzystania i ze współpracy z żywiołem, ale ten respekt, żeby był, żebyśmy nie szarżowali i to, co najcenniejsze, żebyśmy życia nie tracili. I ja powiem, że ja Ocean Atlantycki jedynie przepłynąłem, nie dając się pokonać. I to tyle. Dziękuję. Piękna puenta naszej rozmowy. Dobrze. Dziękuję bardzo.